Dobry wieczór Państwu. A very good evening, ladies and gentlemen. Witamy Państwa bardzo serdecznie na drugiej części przesłuchań trzeciego etapu 14. Międzynarodowego Konkursu Lutniczego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Cordially welcome to the second part of stage 3 auditions of the 14th International Henryk Wieniawski Violin Making Competition in Poznań. Już za chwilę w tej pięknej auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędą się przesłuchania orkiestrowe. In just a little while, this beautiful auditorium of Adam Mickiewicz University in Poznań will witness auditions of the instruments with orchestra. Podczas dzisiejszego wieczoru zabrzmi 10 instrumentów konkursowych, które zostaną porównane z instrumentem testowym. 10 competition instruments shall sound tonight, and these will be juxtaposed with the reference instrument. Na wszystkich instrumentach zostanie wykonany fragment części pierwszej koncertu skrzypcowego numer 1 G-moll, opus 26 Maxa Brucha, ekspozycja i przetworzenie. It is the same piece that will be performed on all instruments. And it is a fragment of the first movement of Violin Concerto in G minor, number 1, opus 26 by Max Bruch, Exposition and Development. Drodzy Państwo, zaczynamy zatem od instrumentu testowego. Let us begin, ladies and gentlemen, with the reference instrument then. Thank you.
Szanowni Państwo, instrumentem, który stanowi na konkursie punkt odniesienia, są niezwykłe skrzypce zbudowane około roku 1710 przez Pietro Guarnieriego, zwanego Pietro di Mantova. The reference instrument at the competition is a very unique instrument built at about 1710 by Pietro Guarnieri, known as Pietro di Mantova. Instrument ten należy do kolekcji instrumentów lutniczych prowadzonej przez Związek Polskich Artystów Lutników. The instrument belongs to the stringed instrument collection run by the Polish Artist Violin Maker Union. Grali na nim fantastyczni, wybitni skrzypkowie, laureaci Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, Piotr Janowski i Bartłomiej Nizioł. It used to be played by such illustrious musicians as winners of the Henryk Wieniawski Violin Competition in Poznań, Piotr Janowski and Bartłomiej Nizioł. Zastanawiacie się pewnie Państwo teraz, czemu ma służyć ten oto tutaj parawan ustawiony na środku sceny. Perhaps some of you wonder what is the purpose of this screen here in the middle of the stage. Jego zadanie jest bardzo ważne. Ma zapewnić zachowanie pełnej anonimowości odsłuchiwanych instrumentów. The purpose of the screen is a very important one. It is namely meant to provide full anonymity of the auditioned instruments. Zresztą temu samemu celowi służy zamiana numeracji instrumentów pomiędzy drugim a trzecim etapem. Changing the numbering of instruments between stages two and three of the competition serves the same purpose. A teraz, trzymając kciuki za wszystkich uczestników konkursu, rozpoczynamy przesłuchania instrumentów konkursowych. So, keeping our fingers crossed for all the participants of the competition, let the auditions of competition instruments get underway. Thank you.
Pośród
68 instrumentów dopuszczonych do drugiego etapu, jury wyselekcjonowało 10 do przesłuchań w warunkach estradowych. Of the 68 instruments qualified for stage 2 of the competition, the jury have selected 10 instruments for auditions in stage setting. Wczoraj mieliśmy okazję przetestować najlepsze konkursowe instrumenty podczas przesłuchań kameralnych, a dziś zabrzmią te same z towarzyszeniem orkiestry. Yesterday we had an opportunity to listen to the best competition instruments in chamber auditions. Today the same instruments will sound with the orchestra.
Szanowni Państwo, instrumenty ocenia międzynarodowe jury składające się z lutników i skrzypków. The instruments, ladies and gentlemen, are judged by an international panel of jurors. This involves both makers and performers. Jurorom przewodniczy pan Roberto Regazzi. The body is headed by Mr. Roberto Regazzi. Pozostali jurorzy to Laura Hamilton, Bartosz Bryła, Andrew Finnegan, Ulrich Hinsberger i Marcin Krupa, który jest wiceprzewodniczącym jury. The latter, ladies and gentlemen, is also vice chairman of the jury.
Drodzy Państwo, solistką dzisiejszego wieczoru jest pani Anna Maria Staśkiewicz. Ladies and gentlemen, the soloist of tonight's concert is Anna Maria Staśkiewicz. Jest ona laureatką wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, w tym 13. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. She is prize winner at a number of national and international competitions, including the 13th edition of International Henryk Wieniawski Violin Competition here in Poznań. Pani Anna Maria Staśkiewicz obecnie jest koncertmistrzynią Symfonii w Warszawie, współpracuje z większością krajowych zespołów filharmonicznych i z wieloma zespołami poza granicami naszego kraju. Anna Maria Staśkiewicz is currently concertmaster, or I should perhaps say concertmistress, of Symfonia Varsovia. She collaborates with a majority of domestic philharmonic ensembles, as well as a number of orchestras outside of Poland. Jest jedną z najwybitniejszych młodych skrzypaczek młodego pokolenia. She is one of the most outstanding young violinists in Poland.
Szanowni Państwo, kolejną gwiazdą wieczoru jest Brytyjczyk, maestro Paul McCrish, uznawany za jednego z najwybitniejszych współczesnych dyrygentów, tak na polu muzyki symfonicznej, jak i operowej. Ladies and gentlemen, the next star of tonight's is Paul McCrish, the British director, one of the most outstanding contemporary conductors, both in terms of symphonic and opera music. Występuje w najbardziej prestiżowych salach koncertowych na całym świecie, a dziś prowadzi poznańskich filharmoników podczas przesłuchań trzeciego etapu 14. Międzynarodowego Konkursu Lutniczego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. He performs at most prestigious concert halls throughout the world, and tonight he is leading the orchestra of Poznań Philharmonic during the third stage of the 14th International Henryk Wieniawski Violin Making Competition. Thank you.
Drodzy Państwo, za nami pierwsza połowa dzisiejszego wieczoru. Zapraszamy Państwa na 10-minutową przerwę, po której ponownie zabrzmi instrument testowy, a potem oczywiście następne 5 instrumentów konkursowych. Ladies and gentlemen, we're halfway through the audition, which means it is time for a 10-minute interval. After the break, we shall hear the test instrument, the reference instrument once again, which will be followed by the 5 outstanding competition instruments. Thank you. Thank you.
Thank you.
Witamy Państwa bardzo serdecznie po przerwie. Rozpoczynamy drugą część dzisiejszych przesłuchań. Welcome back, ladies and gentlemen, after the interval. We are about to begin the second part of today's auditions. Ostatnią z gwiazd tego wieczoru jest Orkiestra Filharmonii Poznańskiej imienia Tadeusza Szeligowskiego. The last star of the evening, ladies and gentlemen, is the orchestra of the Poznań Philharmonic, which bears the name of Tadeusz Szeligowski. Ta znamienita orkiestra od początku towarzyszy organizowanym w Poznaniu konkursom imienia Henryka Wieniawskiego. This illustrious ensemble has been a part of the Wieniawski competitions organized in Poznań ever since the very beginning of the competitions. A teraz ponownie przed nami instrument testowy. And now, ladies and gentlemen, the test instrument, the reference instrument, once again. Thank you.
Instrument testowy odkrył przed nami ponownie swoje niezwykłe walory i cudownie tajemnicze brzmienie, by ustąpić teraz miejsca pozostałym 5 instrumentom konkursowym. The reference instrument has revealed to us its unusual qualities, its wonderfully mysterious sound once again, only to give floor to the remaining 5 competition instruments now. Dla przypomnienia, utworem wykonywanym dzisiejszego wieczoru jest fragment części pierwszej koncertu skrzypcowego numer 1 G-moll opus 26 Maxa Brucha. Ekspozycja i przetworzenie. Just to remind you, the piece that is performed tonight is a fragment of the first movement of violin concerto in G minor number 1 opus 26 by Max Bruch. Exposition and development.
68 instrumentów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu jury wyselekcjonowało 10 instrumentów o najlepszych walorach lutniczych i wykonawczych. Of the 68 instruments admitted to stage 2 of the competition, the jury have selected 10 instruments of the best violin making and performing qualities. Członkowie jury to lutnicy i skrzypkowie. The jury is made of violin makers and violin players. Jurorzy lutnicy oceniają stylistykę, lakier, przygotowanie instrumentów do gry. The violin maker members of the jury judge the stylistics, the varnish and general preparation of the instrument for playing. Jurorzy skrzypkowie oceniają zaś walory wykonawcze. The violin players, the violin player members of the jury judge the performing qualities of the instruments. Thank you.
Cudowny dźwięk, barwa, łatwość i lekkość gry to efekt nie tylko jakości drewna czy składu werniksu. Wonderful sound, tone, ease of play are not only related to the quality of wood or composition of varnish. To na pewno też wielka tajemnica talentu lutnika. It is undoubtedly the mystery of the maker's talent as well. A zatem wybór utworu prezentującego możliwości konkursowych instrumentów był podyktowany nie tyle urodą samego utworu, ale przede wszystkim chęcią zaprezentowania możliwie najpełniejszej skali i możliwości instrumentów. And so the choice of the piece to present what the instruments are capable of was not so much motivated by the beauty of the piece, but by the desire to present the fullest capabilities of the range and abilities of the instrument in general.
Szanowni Państwo, gwoli przypomnienia, w październiku bieżącego roku miał odbyć się 16. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Jednakże z uwagi na pandemię zmuszeni byliśmy przełożyć go o rok. Ladies and gentlemen, we would like to remind you that in October this year, 16th International Henryk Wieniawski Violin Competition was scheduled to take place. However, owing to the pandemic, we were forced to move it by a year. Liczymy na to, że tym razem nic nie stanie już na przeszkodzie i będziemy mogli spotkać się z Państwem w tej pięknej sali też w październiku 2022 roku. We do sincerely hope that this time nothing will stand in our way and we shall be able to meet you in person in this beautiful hall in October 2022.
Podziękowania należą się współorganizatorom międzynarodowych konkursów lutniczych imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Particular words of gratitude are due to the co-organizers of the International Henryk Wieniawski Competitions in Poznań. Bardzo dziękujemy Związkowi Polskich Artystów Lutników, Muzeum Narodowemu w Poznaniu, ze szczególnym uwzględnieniem jego oddziału, Muzeum Instrumentów Muzycznych. We would like to thank the Polish Artist Violin Maker Union, the National Museum in Poznań, with particular emphasis on its branch, that is, the Museum of Musical Instruments. Ponadto wyrazy uznania i podziękowania kierujemy także pod adresem pozostałych współorganizatorów, to jest Instytutowi Muzyki i Tańca, a także Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Furthermore, we are deeply indebted to the remaining co-organizers of the event, that is, Institute of Music and Dance, and last but not least, Ministry of Culture, National Heritage and Sport.
Szanowni Państwo, na tym kończymy przesłuchania brzmieniowe trzeciego i zarazem ostatniego etapu 14. Międzynarodowego Konkursu Lutniczego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Ladies and gentlemen, this wraps up the concert auditions of stage 3 and the final phase, the final stage of the 14th edition of International Henryk Wieniawski Violin Making Competition in Poznań. Serdecznie dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy na jutro, na godzinę 19:00, na ogłoszenie wyników i koncert galowy, który odbędzie się tutaj, w Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Thank you very much for your time and attention. We would be honored to have you with us tomorrow at 7 p.m. when the gala concert of the event will take place here at this beautiful auditorium of Adam Mickiewicz University. Z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej pod batutą Paula Markrisza wystąpi znakomita polska skrzypaczka i kameralistka Agata Szymczewska. The final result announcement ceremony and the prize giving ceremony will be accompanied by a concert whereby the Poznań Philharmonic Orchestra, conducted by Paul McCreesh, and the illustrious Polish violin player Agata Szymczewska are going to perform together. Jeszcze raz bardzo pięknie Państwu dziękujemy i zapraszamy na jutro. Once again, thank you very much and we hope to see you tomorrow.